Zbaczając nieco z profilu kanału w odpowiedzi na Wasze liczne komentarze, przygotowałem materiał o polskich skarbach zagrabionych przez Rosjan. W tym odcinku dowiesz się, jak kolejny raz rabowano i okradano Polskę już nieco ponad wiek po potopie szwedzkim. Tym razem Rosja odzierała nas ze wszystkiego, co miało wartość materialną, artystyczną, a w szczególności narodową w sensie polskości. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Zostań do końca i przekonaj się sam. Zaczynajmy zatem. Odzyskaliśmy od Rosjan skarby polskiej kultury. Jedną z kluczowych w czasie rokowań pokojowych w Rydze po zwycięstwie nad bolszewikami była kwestia zwrotu państwu polskiemu i prywatnym właścicielom zabytków zrabowanych przez Rosjan w czasie zaborów i wojen. Chodziło o dobra, bez których trudno sobie dziś wyobrazić muzea, biblioteki czy archiwa. Mało kto pamięta, że pod walinami jednego z największych na świecie muzeów, Ermitażu i Arsenału, stały się zbiory Zamku Królewskiego, Łazienek i Wilanowa, Wawelu, Puław i Sieniawy, Nieświeża, Podchorców i Mitawy. Polskie księgozbiory, będące obiektem zazdrości Rosjan, stały się podwalinami ich narodowych bibliotek. Jednym z celów władz rosyjskich od czasów rozbiorów Polski był zabór wszystkiego, co miało jakąkolwiek wartość, w tym dzieł sztuki i wyrobów rzemiosła artystycznego. Miało to spowodować utratę świadomości narodowej Polaków. Rabowali nie tylko dzieła sztuki, ale praktycznie wszystko, przedmioty powszechnego użytku, czasem całkiem bezwartościowe i przypadkowe. Nie są tylko legendą opowieści, że sowieccy żołnierze nosili na rękach po kilka zegarków. Czego nie dało się wyrwać z murów czy zdemontować, było palone lub niszczone w inny sposób. Do dzisiaj w Rosji znajduje się około 250 tysięcy polskich dzieł sztuki oraz kilka kilometrów księgozbiorów. Zapewne takich zbiorów dzieł sztuki jest znacznie więcej. Jednak ich rodowód i wojenne losy nie zostały dostatecznie udokumentowane. Niektóre zabytki po prostu już przepadły. Nawet nie wiemy, które, gdyż nie były one udokumentowane. Rabunki dzieł sztuki z polskich zbiorów przeprowadzone przez Rosję były o wiele, wiele większe niż niemieckie. Są to w ogóle nieporównywalne sprawy. I nie wszystkie wywiezione do Rosji dzieła znajdują się na terenie Federacji Rosyjskiej. Zdarza się, że takie obiekty pojawiają się na światowych aukcjach lub w byłych republikach sowieckich. Przykładowo w latach 50., kiedy upadła idea budowy moskiewskiego Centrum Sztuki Zachodniej, niektóre dobra kultury oddawano do placówek muzealnych w ówczesnych republikach, wchodzących w skład byłego ZSRR, lub sprzedawano do Stanów Zjednoczonych. Ze zbiorów Zamku Królewskiego powstał Ermitaż w Petersburgu. Strona rosyjska do dzisiaj ich nie oddała, a był to jedynie pierwszy z największych takich rabunków. Obrabowano również pałac w Wilanowie. Obecnie stojące tam rzeźby nie są oryginalne, gdyż te mieszczą się w tak zwanym letnim parku cara Piotra I w carskim kompleksie Peterhof. Zespół pałacowo-parkowy Peterhof koło Petersburga po rewolucji bolszewickiej znajdował się w katastrofalnym stanie. Obrazy wisiały na wilgotnych i zapleśniałych ścianach. Zabytkowe podłogi były całkowicie zniszczone. W jednym z pomieszczeń wisiały portrety żołnierzy Królestwa Polskiego i prawdopodobnie były to dzieła polskich malarzy. Nie wiemy, kiedy i w jakich okolicznościach się tam znalazły. Rosjanie nie oszczędzili również słynnego księgozbioru Załuskich, który był pierwszą biblioteką publiczną w Polsce. Stały się one podwaliną Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu.
liczące ponad 400 tysięcy druków, 20 tysięcy rękopisów i 40 tysięcy rycin, bezcenne zasoby Warszawskiej Biblioteki Załuskich, której fundatorami byli bracia Załuscy, biskupi Józef Andrzej i Andrzej Stanisław. Była to wówczas jedna z największych bibliotek w całej Europie. Na Dneve zbiory te zostały wywiezione w całości przez carskiego generała Aleksandra Suworowa jako zdobycz wojenna po klęsce insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku, stając się zrębem dzisiejszej biblioteki publicznej w Petersburgu. Od 1772 roku do I wojny światowej wywieziono z Polski ogromne ilości zbiorów archiwalnych i bibliotecznych, dzieł sztuki i pamiątek historii. Już po pierwszym rozbiorze do Rosji trafiły m.in. zbiory Radziwiłłów z Nieświeża, Komisji Skarbowej Biblioteki Załuskich, 156 arrasów, a także sztandary, broń, dzieła sztuki oraz kolekcje monet i medali. Po upadku powstań narodowych rabunek dóbr kultury narastał. Rosyjskie władze traktowały go bowiem jako formę politycznej represji. Równocześnie liczono, że w ten sposób łatwiej będzie pozbawić Polaków tożsamości narodowej. Po powstaniu listopadowym do Rosji zostały wywiezione m.in. Biblioteka Publiczna Uniwersytetu i Towarzystwa Przyjaciół Nauk z Warszawy, Biblioteka Uniwersytecka z Wilna, Biblioteka Liceum Krzemienieckiego oraz prywatne zbiory Sapiechów, Czartoryskich i Rzewuskich, a także 40 portretów książąt i królów polskich. Razem z książkami i rękopisami wywożono też zbiory rycin, medali, monet. Do Rosji wywieziono też dużą część zbiorów prywatnych z kolekcji militariów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, tzw. zbrojowni. Ofiarą zaborców padł Zamek Królewski w Warszawie, z którego zabrano m.in. obrazy Canaletta oraz zbiory z Belwederu, łazienek i arsenału. Na podstawie ukazu carskiego z 1832 roku przejęte zostało także mienie 200 klasztorów. Akcja rabunkowa nasiliła się w ramach represji po powstaniu styczniowym w 1869 roku w związku z konfiskatą części majątku należącego do Czartoryskich. Do Moskwy zostały wywiezione 24 słynne głowy wawelskie, które księżna Izabela Czartoryska uratowała przed zniszczeniem w czasie przerabiania zamkowych pomieszczeń na Wawelu na austriackie koszary. W zbiorach Hermitażu znajdował się również szczerbiec, miecz koronacyjny królów polskich, zabrany przez Prusaków z wawelskiego skarbca po trzecim rozbiorze i odkupiony później przez rosyjskich dyplomatów. Kolejnym etapem rabunku była I wojna światowa, w czasie której tylko z Zamku Królewskiego w Warszawie wywieziono do Moskwy, Petersburga, Kijowa, Charkowa i innych miast 65 wagonów kolejowych zbiorów i wyposażenia. Liczbę wywiezionych przez Rosjan na przestrzeni 150 lat dzieł sztuki, książek, rękopisów, archiwaliów można było więc liczyć w setkach tysięcy. Szczególnie te archiwa obejmowały metrykę koronną, czyli dokumenty królewskie, dokumenty Rady Nieustającej, Komisji Edukacyjnej, Straży Praw, Komisji i Policji Marszałkowskiej, dokumenty z Powstania Kościuszkowskiego, prezydenta miasta Warszawy, Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego sekretarza królewskiego, heroldy Królestwa Polskiego, sądowe, Komisji Rządowej byłego Wydziału Przychodów i Skarbu,
Zarządu Duchownego Królestwa Polskiego, Departamentu Górnictwa, Księstwa Łowickiego, Generał Gubernatorstwa Warszawskiego, Kancelarii Generał Gubernatora Warszawskiego, Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojennego oraz Centralne Archiwum Wielkiego Księstwa Litewskiego. Traktat Ryski, podpisany po zwycięstwie nad bolszewikami, podyktował zwyciężonym naprawę krzywd wyrządzonych Polsce przez okres gwałtu minionych 150 lat. Zobowiązywał Rosjan do rewindykacji, czyli zwrotu mienia przeważnie kulturalnego zabranego przemocą drogą konfiskat i rabunków od 1 stycznia 1772 roku. Artykuł 11 Traktatu Ryskiego zawierał postanowienia o zwrocie Polsce mienia kulturalnego zagrabionego przez Rosję od pierwszego rozbioru. Był to punkt wyjścia do trwającej kilkanaście lat rewindykacji polskich dóbr, która była wydarzeniem bezprecedensowym w skali światowej. W szczególności traktat postanawiał, że mają zostać zwrócone Polsce wszelkie trofea wojenne, biblioteki, księgozbiory, archiwa, akta, dzieła sztuki, zabytki oraz wszelkiego rodzaju zbiory i przedmioty o wartości kulturalnej. Konstruowanie dowodów pozostawiono w całości ekspertyzie polskiej, która musiała ustalić, że przedmiot został z Polski zabrany, w jakim czasie i wskazać, gdzie aktualnie się znajduje. Rosyjski sztab uczonych ograniczył się jedynie do sprostowań i zaprzeczeń. Mimo wszystkich trudności i konfliktów Polakom udało się odzyskać i wysłać do Polski pierwsze transporty zawierające wyposażenie Zamku Warszawskiego, Łazienek i Białego Domku. Przykładowo 21 obrazów Bellotto Canaletto, zbioru z Oróżeno i Pałaty na Kremlu, zawierające m.in. sztandary, chorągwie, insygnia koronacyjne i łańcuch orderu Orła Białego Stanisława Augusta, popiersia sławnych mężów zamku i tym podobne. 15 skrzyń z obrazami treści historycznej i stanowiące 2/3 serii wawelskiej 92 arrasy Zygmunta Augusta. 24 głowy rzeźbione ze sławnego stropu zamku na Wawelu, 17 wagonów ze zbiorami Stanisława Krosnowskiego, pomnik księcia Józefa Poniatowskiego i wreszcie bitwę pod Grunwaldem Jana Matejki. W późniejszym okresie odzyskano jeszcze zbiory Sanguszków, Radziwiłłów, Branickich, Gabinet Rycin Uniwersytetu Warszawskiego, zbiór monet i medali z Nieświeża, chorągwie i rzędy wschodnie po Rzewuskim, urządzenie gmachu Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz szereg mniejszych partii mienia państwowego i prywatnego. Jesienią 1927 roku podpisano układ generalny, który załatwił ostatecznie 32 sprawy obejmujące 429 większych przedmiotów w dziale pamiątek historyczno-narodowych, militarii, tkanin, rzeźb, obrazów, sztychów, zbiór numizmatyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Odzyskano wtedy słynny miecz koronacyjny królów polskich, zwany Szczerbcem. Jest to obecnie jedyne autentyczne insygnium koronne. Odzyskano wtedy również chorągiew wielką koronną Zygmunta Augusta, miecz orderu świętego Stanisława, który służył przy koronacji ostatniemu królowi Polski, miecz, płaszcz i czapkę orderu Ducha Świętego, czyli przedmioty podarowane przez papieża Innocentego XI królowi Janowi III Sobieskiemu za odsiecz Wiednia. Odzyskano wtedy również dalszą serię arrasów z Wawelu, zaś w dziale militarii wiele pamiątek wielkiej sławy i wielkiej tragedii, jaką przeżywała Polska i naród. Niewątpliwie jednak niewielką tylko część tego, co nam zabrano, zdołaliśmy odzyskać.
Zabrakło tysięcy przedmiotów, o których wiadomo, że istnieją, lecz do Polski z różnych względów nie trafiły. Praca polskich delegacji w Rosji była niezwykle trudna z wielu powodów. Strona polska miała jednak pewnego asa w rękawie, a było nim archiwum i biblioteka Lenina, pozostawione przez niego w Poroninie na początku I wojny światowej. Zawierało ono również dokumenty innych komunistów. Grając między innymi tą kartą, Polacy zaczęli odzyskiwać w Rosji wiele bezcennych dzieł. Negocjacje i działania w sprawie rewindykacji polskich dóbr kultury z Rosji trwały przez ponad 15 lat. Nie brakowało ostrych konfliktów i kryzysów. Niemniej prace polskiej delegacji przynosiły efekt. Powrót dziesiątek tysięcy dzieł sztuki i zabytków kultury do kraju budził radość nie tylko historyków i badaczy, ale też milionów zwykłych ludzi. Odzyskanych dzieł, szczególnie księgozbiorów i archiwaliów, było tak dużo, że pojawił się problem z ich przechowywaniem. Książki i rękopisy, szczególnie te najcenniejsze z Biblioteki Załuskich, przeznaczono dla przyszłej Biblioteki Narodowej, która jednak nawet po oficjalnym powołaniu w 1928 roku nie dysponowała jeszcze własną siedzibą. Transporty z Rosji lokowano więc w różnych miejscach Warszawy, starając się jak najszybciej zwracać dzieła sztuki z prywatnych kolekcji prawowitym właścicielom i ich spadkobiercom. Tylko w 1935 roku, już pod koniec akcji, ze zbiorów samej rosyjskiej biblioteki publicznej do Polski wróciło niemal 14 tysięcy rękopisów, prawie 2 tysiące inkunabułów oraz 66 tysięcy druków. Większość z tych zasobów pozostała w Warszawie, w Bibliotece Narodowej i Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Niestety w latach wojny i okupacji podzieliły one losy innych stołecznych zbiorów. W 1944 roku spłonęła również w archiwum skarbowym cała dokumentacja z prac komisji rewindykacyjnych. Rosja nie zrealizowała w pełni postanowień traktatu ryskiego podpisanego w 1921 roku i nie zwróciła po zakończeniu wojny wielu zabytków. Poza Polską pozostało 70 tysięcy sztuk numizmatów, znaczna liczba arrasów, sztandary Legionów Dąbrowskiego, 10 tysięcy sztychów. Nie oddano także archiwum Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jednak to dzięki pracy polskich delegatów oraz ich kolegów, którzy ratowali te zbiory w czasie niemieckiej okupacji, możemy dziś oglądać bitwę pod Grunwaldem, a także konny pomnik księcia Poniatowskiego w Warszawie, szczerbiec w Skarbcu na Wawelu czy obrazy Canaletta, również renesansowe głowy wawelskie oraz tysiące innych dzieł sztuki, bez których trudno wyobrazić sobie dziś polską kulturę. Tu skończę część pierwszą materiału i zapraszam do obejrzenia kontynuacji tematu z lat późniejszych. Serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału i aktywności w komentowaniu przedstawionych treści. Możecie w ten sposób bardzo wesprzeć rozwój zasięgów kanału. Dziękuję za czas poświęcony na obejrzenie materiału do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku.